Niedawno straciłem swoją mamę i kiedy stałem nad jej mogiłą, to również myślałem o tym, czy spotkamy się i czy jest taka w ogóle możliwość, ażeby wierzyć w to, że to się kiedyś skończy, że jednak śmierć nie jest ostatecznym rozwiązaniem losów człowieka. Kilka tygodni temu również brałem udział w pogrzebie swojej koleżanki z klasy, z liceum. I przysłuchiwałem się mowie pogrzebowej wygłoszonej w kaplicy cmentarnej. I kiedy tak przysłuchiwałem się tym słowom, to w zasadzie znalazłem w tym kazaniu, w tej homilii cztery różne, wzajemnie sprzeczne ze sobą koncepcje na temat tego, co dzieje się z człowiekiem po śmierci. Słyszałem z jednej strony, że ta osoba spoczywa w grobie, śpi w prochu ziemi. Z drugiej strony słyszałem słowa, które mówią o tym, że już została przeniesiona do nieba, że dołączyła do grona zbawionych. Z drugiej strony, czy tam z trzeciej strony usłyszałem, że przyjdzie taki czas, kiedy nastąpi zmartwychwstanie, powstanie z grobów. A przecież tych koncepcji jest jeszcze więcej, bo przecież jest jeszcze reinkarnacja, jest zmiana stanu, przechodzenie z jednego stanu do drugiego czy trzeciego. A więc istnieje nawet w chrześcijaństwie, w społeczeństwie takie dość duże zróżnicowanie poglądów na ten temat. Nie mówiąc o tym, że jest wielu ludzi, którzy się po prostu boją śmierci, boją się tego, co będzie później. Czyściec, piekło. Mówimy, że jest to Dzień Zmarłych, wspominamy zmarłych, ale tak naprawdę to święto nosi nazwę wszystkich świętych, a przecież nie wszyscy z nas będą świętymi. To, kto jest świętym, a kto nie jest świętym, decyduje jakieś kościelne gremium i w zasadzie tylko święci idą do nieba. A jeżeli tylko święci idą do nieba, to co z tymi, którzy nie są świętymi? Czyściec? Dosyć nieprzyjemne miejsce. Piekło? Kolejny dzień po Dniu Wszystkich Świętych to tak zwany dzień zaduszny, czyli właśnie okazja do tego, aby modlić się za dusze ludzi, którzy nie zakwalifikowali się jako ci, którzy są święci. To jest dosyć dziwne, ale kiedy otwieram Pismo Święte, to tam znajduje się zupełnie inna koncepcja życia człowieka po śmierci. Ba, nawet można znaleźć takie teksty, które mówią, że nie powinniśmy się modlić za zmarłych, ani do zmarłych. Nie rozumiałem dawniej tego tekstu, ale kiedy przyjrzałem się faktom, które znajdują się w Biblii, to znalazłem odpowiedź dlaczego. Okazuje się, że ta idea nieśmiertelności duszy pojawiła się już u zarania dziejów ludzkości, pojawiła się w raju, ale jej twórcą jest największy wróg ludzkości, czyli ten, który wystąpił przeciwko Bogu, którego imię nazywało się, jego imię brzmiało Lucyfer. I to on powiedział Ewie i Adamowi, zanim nastąpił grzech, że nigdy śmiercią nie pomrzecie. Bóg kłamie, to nieprawda, że zapłatą za grzech jest śmierć. Nie umrzecie. Ta idea nieśmiertelności właśnie pojawiła się z tego źródła. I może właśnie dlatego Bogu nie podobają się modlitwy do zmarłych i za zmarłych, bo w zasadzie w ich oparciu, na tej podstawie mamy takie zjawiska jak spirytyzm, jak okultyzm, jak wywoływanie duchów, jak pojawianie się różnych postaci zmarłych. Nie byłoby horrorów, których nieraz boimy się. Nie byłoby różnych koncepcji pojawiania się duchów, rozmawiania z nimi, wywoływania duchów, co zresztą jest potępiane również przez większość chrześcijańskich kościołów jako coś niewłaściwego, niemoralnego, niepotrzebnego. Jak to więc jest z tymi duszami? Jak to jest więc z tym stanem człowieka po śmierci?
Muszę powiedzieć, że Pismo Święte przedstawia bardzo klarowny, bardzo prosty, a jednocześnie pełen nadziei obraz. Człowiek, kiedy zasypia, bo właśnie Pan Jezus porównał śmierć do snu, kiedy zamyka oczy, kiedy po prostu traci przytomność i kiedy kończą się wszystkie jego procesy życiowe, po prostu kiedy umiera, Pismo Święte mówi, w jakimś sensie zasypia. Nie ma go, przestaje istnieć. W stanie śmierci nie ma świadomości. Jest mnóstwo takich tekstów, które o tym mówią, a jeżeli nie ma świadomości, to człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy, co się z nim dzieje. Nie idzie ani do nieba, ani do piekła, ani do czyśćca. Jest to dobra wiadomość, ponieważ nie musimy się bać o losy naszych zmarłych. Nie musimy się również bać jakichś rzekomych postaci, które się pojawiają i albo nas w cudzysłowie pocieszają, albo nas straszą. Nie musimy się o to troszczyć. Rzeczywiście można powiedzieć, że zmarli odpoczywają, leżąc w tych, można powiedzieć, mogiłach, które znajdują się na cmentarzu. Ktoś powie, no dobrze, ale to dosyć przygnębiające, bo przecież chcielibyśmy się z nimi spotkać. I również Pismo Święte daje nam tutaj piękną nadzieję i daje nam odpowiedź na to pytanie, ponieważ ten sen nie będzie wieczny. Te słowa wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, nie są słowami nadziei, bo przecież nie chcemy, żeby ci ludzie wiecznie spali, żeby byli wiecznie nieżywymi istotami. Przyjdzie taki dzień, a Pismo Święte mówi, że jest to dzień powtórnego przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jest to pewna obietnica, ponieważ tak jak około 300 obietnic Starego Testamentu wypełniło się, 300 obietnic, które mówiły o tym, że Pan Jezus przyjdzie po raz pierwszy i przyszedł 2000 lat temu, narodził się, żył, poniósł ofiarę za nas, ażebyśmy mogli być zbawieni, zmartwychwstał, wstąpił do nieba. Więc tak samo jak ta obietnica wypełniła się, tak samo obietnice o powtórnym przyjściu Chrystusa spełnią się. Pan Jezus powiedział, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I Pismo Święte mówi, że właśnie kiedy Pan Jezus przyjdzie, aby zakończyć historię grzechu na tej ziemi, historię zła, historię cierpienia, historię chorób, cierpień, wojen, nienawiści, po prostu historię zła. Kiedy przyjdzie, aby wszystko odnowić, kiedy przyjdzie, ażeby zabrać wszystkich żyjących do siebie, to przyjdzie również po tych, którzy zmarli w Panu. Ludzi, którzy przyjęli zbawienie w Jezusie Chrystusie. Pismo Święte nazywa to wydarzenie zmartwychwstaniem. Zmartwychwstaniem, kiedy Pan Jezus przyjdzie wraz z aniołami, jak to Pismo Święte opisuje. I właśnie w Piśmie Świętym, w Biblii, na którą się już kilkakrotnie tutaj powoływałem, znajduje się jedna z wielu obietnic i znajduje się pocieszenie. Pocieszenie dla tych wszystkich, którzy lękają się przed śmiercią. Ponieważ apostoł Paweł w swoim słynnym liście, pierwszym liście do Tesaloniczan, w rozdziale 4, wierszu 13 mówi: a nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. A zatem nie musimy być w niepewności. Mamy pewne źródło. Mamy Biblię. Mamy Pismo Święte, które przekazuje prawdę również na temat stanu człowieka po śmierci. Nie musimy być w niepewności i nie musimy się smucić bez nadziei. To jest oczywistą rzeczą, że płaczemy, że jesteśmy poranieni, że cierpimy, kiedy tracimy swoich bliskich. Ale apostoł Paweł mówi, nie smućcie się jak ci, którzy nie mają nadziei. A zatem może być smutek z nadzieją i może być smutek bez nadziei. A ten nasz smutek może być z nadzieją i jest pocieszeniem, ponieważ dalej apostoł Paweł pisze, albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.
Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. I apostoł Paweł kończy słowami: przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Pocieszajmy się. W Ewangelii, w Biblii jest dobra nowina. Dobra nowina pocieszenia, dobra nowina radości. Nie musimy się lękać, co dalej, ponieważ Bóg obiecał, że będziemy razem z Nim, ale po zmartwychwstaniu. A teraz, kiedy spotykamy się na grobach, nie musimy cierpieć, nie musimy się lękać. Składając kwiatek, czy po prostu dekorując groby, pamiętajmy, że nie robimy tego dla naszych zmarłych. Oni nic nie wiedzą. Wspominamy ich, oddajemy im w jakiś sposób cześć poprzez pamiętanie o nich, ale tak naprawdę to my dzisiaj, jako żywi, możemy zadecydować o swoim losie. I to dzisiaj możesz zadecydować. Możesz zadecydować, co będzie z tobą. Czy dostąpisz zmartwychwstania? Możesz zadecydować, czy pójść za Jezusem Chrystusem, czy przyjąć dar zbawienia z łaski z Jego ręki, czy przyjąć te prawdy, które znajdują się w Piśmie Świętym objawione przez samego Boga. Dzisiaj jest czas decyzji. Dzisiaj jest Twój czas. Póki żyjesz, możesz mieć nadzieję.